Województwo śląskie chce dofinansowywać leczenie metodą in vitro. Radni Sejmiku Śląskiego przegłosowali na razie tylko uchwałę w sprawie poparcia inicjatywy w zakresie przystąpienia do opracowania i wdrożenia programu in vitro na lata 2023-2026. Na ten cel województwo śląskie miałoby wydać 20 milionów złotych, po 5 milionów na każdy rok. Dyskusja na nadzwyczajnej sesji Sejmiku była gorąca. Stosowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego in vitro jest nierozerwalnie związane z szeregiem wątpliwości natury moralnej i etycznej, począwszy od niedopuszczalnego przedkładania jednego życia ponad drugie, poprzez arbitralne decydowanie, komu pozwolić żyć ze względu na jego wybrane cechy, a komu uniemożliwić dalszy rozwój poprzez traktowanie dziecka w sposób rażąco przedmiotowy na zasadzie towaru czy produktu. O dofinansowywanie leczenia metodą in vitro stara się Platforma Obywatelska. Od kilkunastu dni politycy tego ugrupowania zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. Muszą ich zebrać 100 tysięcy. W czwartek politycy zbierali je w Jaworznie. Walczymy o to, aby to ustawą sejmową, aby ten zabieg był dofinansowany z budżetu państwa we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej. Dlatego dzisiaj zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy przywracającym dofinansowanie zabiegów in vitro. Ta ustawa kiedyś obowiązywała i to dofinansowanie z budżetu było. Dzięki 250 milionom złotych, które były w budżecie państwa, urodziło się 22 tysiące dzieci. Bo tutaj chodzi o miłość, tutaj chodzi o ludzi, tutaj chodzi o to, żeby polskie pary, które chcą mieć dzieci, te dzieci mogły mieć. Finansowanie in vitro to jest droga procedura i obowiązkiem państwa jest pomóc pary w leczeniu niepłodności. Dlatego powiemy państwu polskiemu sprawdzam, powiemy sprawdzam rządowi polskiemu. Czy rzeczywiście zależy mu na rodzinie, które odmienia przez wszystkie przypadki, czy zależy mu na tym, żeby polskie pary chciały mieć w Polsce dzieci? Na razie nie wiadomo, ile do tej pory podpisów udało się zebrać, bo akcja trwa w całej Polsce. Chętnych do podpisania się pod projektem ustawy jednak nie brakuje. Bo jestem za tym, żeby wszystkie dzieci miały szansę. Jeśli program dofinansowania in vitro w województwie śląskim zacznie działać, przez 4 lata będzie mogło z niego skorzystać około 2000 par.